Witamy kochani na kanale Gastro Freaks. Dzisiaj przygotuję dla Was koktajl bezalkoholowy na specjalne życzenie Aleksandry Hołody, naszej wspaniałej ambasadorki z Elit Bydgoszcz, dietetyczki i, jak wspomniałem, ambasadorki równowagi w pudełku. Aleksandra jest w ciąży, także zainicjowała tutaj koktajl bezalkoholowy dla dziewczyn przy nadziei. Jak widzicie, chłodzę już sobie szkło, bo zaraz będziemy wsypywać wszystkie składniki do środka. Ola lubi smaki kwaśne, także wykorzystamy tutaj kilka owoców cytrusowych. Okej. Całość zasypiemy cukrem trzcinowym. Myślę, że Ola nam wybaczy cukier trzcinowy, co? Chociaż pewnie lepiej by było kokosowy. Teraz wszystko należy zgnieść madlerem. Jak nie macie w domu madlera, możecie wykorzystać wałek może? Albo jakiś trzonek od młotka. Trochę mięty. Na pewno nie zaszkodzi. I dwie krople solanki, żeby zbalansować smaki. Solanka to jest 20% roztwór soli w wodzie. Ma ona tutaj za zadanie zbalansować nam te smaki kwaśne ze słodkim. Z cukru i z owoców cytrusowych. Dobrze, wszystko mamy. Teraz wsypujemy kruszony lód. Normalnie wlalibyśmy tutaj teraz jakąś ognistą wodę, ale dla Oli przygotowałem dzisiaj tonik o smaku kwiatu bzu. Mam nadzieję, że lubi. Całość pozwolę sobie wymieszać. Zrobimy jeszcze trochę lodu, żeby ładnie wyglądało i przyozdobimy kawałkiem limonki. Będzie fajnie zaciągał ten cukier z dna i mieszał nam wszystkie smaki. Zapraszam. Ola, pozdrawiamy.